Rozpoczął się nowy rok, a więc czas też rozpocząć oglądanie katalogów. Jest bardzo mało alternatywnych firm dla duńskiego producenta klocków, które właśnie swoje katalogi wydają, ale jedną z nich są Klocki Blocki, więc zapraszam. Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Tak jak tutaj mówię, będziemy sobie dziś przeglądać katalog Klocki Blocki. Wyszedł nowy katalog, jest kilka nowości na pewno, bo to już było wiadomo, chociażby jak lubimy ten profil Klocków Blocków na Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek. W związku z tym przeglądamy sobie ten katalog, tak jak mówię, nie jest to częsta sytuacja, bowiem wiele firm, a praktycznie żadna firma alternatywna takich katalogów nie posiada. Właściwie znam tylko właśnie Blocki i Kobi, czyli dwie polskie firmy. Widać, ta Polska jest tu porządna, kurczę, w tym wszystkim, nie to co Chińczycy, nie? Więc przejrzymy sobie oczywiście dzisiaj ten katalog, zapraszam was serdecznie, już moje okulary, by moje decybele były tutaj ostre, mam na nosie. No i wita nas Joseph, który wygląda trochę jak Pimp My Ride i wiecie, i ta cała sytuacja. Natomiast nie Pimp My Ride nas wita, bo wita nas tutaj miłe przywitanie po stronie lewej. Dalej informacja oczywiście o unikalności blocków. No i dalej wita nas całkowicie nowy pomysł. Blocki Magnetic, czyli coś zupełnie innego. Powiem wam szczerze, że trochę mnie ciekawią te magnetyki i kto wie, czy się nie skuszę, żeby je sprawdzić. Bo oczywistym jest, że to nie będzie służyło stricte zabawie, jako wiecie, że budujemy pojazdy czy coś, aczkolwiek właśnie można o tym by to polegało, żeby pokombinować. Natomiast sama zabawa tą fizyką mnie tutaj by ciekawiła, więc kto wie, moi drodzy. Natomiast to jest tylko bardziej taka zajawka, jak widzimy, nawet produktów za wiele nie ma zaprezentowanych, właściwie w ogóle. No i przechodzimy do The Collection, jest The Joseph w oryginale na zdjęciu, to nie jest jednak Exhibit, ale kurzek jest zaginiony kuzyn Exhibita już chyba prędzej. No i faktycznie mam to The Collection, czemu po D jest kropka w ogóle, jakiś chyba nieświatowy jestem najwyraźniej. Natomiast faktycznie mamy tutaj zestaw, mamy tutaj też numery zestawów. Troszkę brakuje mi w tym katalogu opisu tego zestawu, bo faktycznie trzeba trochę się naszukać i nakombinować, żeby zobaczyć, czym jest zestaw. No tak jak mówię, troszkę brakuje mi takiego większego opisu, czegokolwiek tutaj, nie tego co widzimy na zdjęciu, bo to tak było oczywiste, ale tej nazwy chociażby na dole. No trochę tak jak to właśnie robi ten wspomniany na początku filmu duński producent. Dalej mamy kolejny zestaw dokładniej, czyli dwa pojazdy. Jazdy, już trochę bardziej wyścigowo, trochę bardziej Need for Speed Most Wanted. Widzimy, że tutaj gość grubo przekroczył prędkość, bo no aż dwa patrole go gonią. Natomiast co mi się bardzo podoba, bo żeby nie było, że oczywiście tylko jak to ja narzekam, bardzo podoba mi się ta jakby szata, w sensie, że mamy tutaj komiksy. Przypomina mi to stare katalogi właśnie Lego. Wybaczcie, no porównania są tutaj jakby, nie ma szans tego, żeby nie było. Natomiast bardzo przypomina mi tutaj właśnie te katalogi, gdzie kiedyś mieliśmy takie właśnie komiksowe wstawki i to uważam jest bardzo dobre. The Collection, coś na pewno z The Collection wpadnie, bo kurczę, chcę to sprawdzić, tym bardziej, że rok rocznie chciałbym sprawdzać, jak same blocki się mają. Jak wiecie, kiedyś było różnie, w zeszłym roku okazało się, że jest całkiem okej. Więc chcę zobaczyć, czy w tym roku również polepszyli swoją jakość, a nie będę miał chyba lepszej okazji ku temu niż właśnie zobaczenie tego na najnowszej ich serii, czyli The Collection. To dałem coś grubszego, w sensie, że wyścigi, nie że grube hipki, nie? Jakby hipki są takie same chyba, jak były cały czas. Chociaż kurczę, patrzcie, mam wrażenie, no to się okaże jak kupię, że jakby polepszyły się te figurki, mianowicie że jakby już ich tak, już nie mają takiego tego dużego rozstawu w pachach, ale to zobaczymy. Tak czy siak będę chciał zobaczyć tę jakość blocków w kolejnym roku ich istnienia. Tutaj mamy znowu Exhibita, mamy faktycznie naprawę większego wozu niewyścigowego. Fajnie to wygląda, bo podoba mi się to przede wszystkim i fajnie to wygląda z tego względu, że mam tutaj taką, wiecie, większą kolekcję tego wszystkiego, nie? Czyli nie, że nie wiem jak Speed Champion, że mamy kilka fajnych wyścigówek, tylko że jest też coś, gdzie możemy naprawiać i tak dalej. Podoba mi się to mocno. Jeżeli sobie przejrzymy dalej, spójrzcie, jakieś fajne naklejki w ogóle jeszcze na dachu będą. Zgadujesz naklejki, bo bardzo wątpisz na druki i całkiem ciekawie zbudowany puchar. No, fajnie to wygląda, kolejne dwie wyścigówki. Podoba mi się też to, że, no właśnie miałem to pochwalić, że na każdej stronie mamy jeden produkt. Natomiast dalej może tak być, bo to dalej jest, wiecie, to jest
przedzielone na pół, więc tu jest jedna strona, tu jest druga strona. Ten obrazek, co wspominałem o naklejce, jeszcze bardziej mi się podoba z każdą stroną. No ciekawe też takie dwa pojazdy. Nieoczywiste, nie wyścigówki, tylko właśnie tiry bardziej. No ciekawe, ciekawe, plus winner, podium, takie. Okej, okay. Fajnie, że to też nie jest takie, wiecie, ograniczone, że tylko mówię do tych wyścigówek. Fajnie, że ta pani jest tu motywem przewodnim, bo naprawdę podoba mi się ta naklejka. Tu wóz do przewożenia jeszcze tych pojazdów, pan wiezie oponem. Okej, okay. Czy to koniec? Koniec. Podsumowując, The Collection, super pomysł. Bardzo, bardzo podoba mi się to, że Blocki kombinują z czymś unikalnym, tak? Wiecie, bo jakby City, strażacy, policja... To jest coś oczywistego, tak? Friends, zresztą również właśnie do nich zaraz przejdziemy. Fajnie, że kombinują ze swoimi autorskimi seriami i po prostu czekam na zdecydowanie więcej. Czekam na takie odpały, że tak powiem, w stylu, tak jak Lego miał Adventurers, czy jakieś inne Pharaoh Quest, czy po prostu Monster Hunter i tak dalej. Kolejny dobry krok tej firmy i oczywiście przyglądamy się cały czas. Tym bardziej nie zapominajcie, że w podsumowaniu zeszłego roku dostało miejsce na podium w najlepszych alternatywach do Lego. Które miejsce? Nie powiem wam, obejrzyjcie sobie ten filmik. Przechodzimy do Lego Friends tak zwanych, czyli My Girls, jak to się tutaj nazywa w tym przypadku. Jeżeli coś mi jeszcze ma zaboleć, to właśnie chciałem powiedzieć tutaj w tym katalogu. Brak napisu, że to jest nowość, ale mam wrażenie, że tutaj Blocki podchodzą tak do tematu, że tu większość jest nowością, jak nie wszystko praktycznie, no to wtedy okej, okay, faktycznie. Z drugiej strony szkoda też, że coś by tylko przez rok trwało. Natomiast mamy tutaj shopping mall, czyli właśnie galerię. No i prezentuje się to naprawdę okej, okay, bo dzieje się tutaj po prostu dużo. I to nie w samej galerii, która widzimy tutaj jest no, głęboka, bo wchodzi tam jeszcze do środka. To nie jest tylko witryna tu z zewnątrz. Super. Troszkę ta pstrokatość, nie wiem czy nie za duża, kolorystyczna. Może jakbym się przyjrzał zestawowi, to kto wie, co by się okazało. Fajnie, że to ta galeria wchodzi nie tylko w głąb, ale i na zewnątrz. Hulajnoga, kilka ciekawych elementów. Też ewidentnie idą w coraz ciekawsze elementy. Kiedyś mam wrażenie, że tego tak nie było w Blockach, a teraz coraz więcej dedykowanych, jak sztuciec, jakaś butelka, hulajnoga. Jeszcze rok, dwa temu w Blockach tego nie było po prostu. Widać, firma się rozwija, no i całe moim zdaniem szczęście. O, piesek, łódka. To nie wiem, czy nie istniało w zeszłym katalogu, ale prezentuje się naprawdę też spoko. Chociaż, a nie wiem, mówić, chociaż mogło być dwoma osobnymi zestawami, to jest dwoma osobnymi zestawami. Właśnie to, co mówię, bardziej moim zdaniem powinno być zaznaczone to, co jest czym i oddzielone jednak, kurczę, od siebie. Chociaż oczywistym jest, że tutaj ładnie to wygląda tak razem spójnie na jednym obrazku, prezentując jedną taką, no nie chcę mówić, że makietę, ale troszkę taki większy obraz, ale gdzieś ten podział powinien być, uważam, troszkę jednak, kurczę, chyba większy. Czyli na jednej na przykład stronie zdjęcie ze wszystkimi zestawami, a na drugiej one faktycznie osobno. Piesek w ogóle fajnie wygląda. A, jedziemy sobie dalej. Tutaj mamy jeden zestaw Selena, chciałoby się rzec. No i jak wiecie, mam mega jakby tutaj skłonności do zawyżania ocen zestawów, które są związane z wakacjami i morzem, więc może nie będę nic mówił, bo on mi się naprawdę podoba. Super opcje, mamy zjeżdżalnie i leżaki i jakby kajaki, bo się rymują, ale nie, bo chodzi oczywiście o deski surfingowe. Wygląda to całkiem zacnie. Ciekawe, czy to pływa, wątpię, ale wiecie, lubię zadawać takie pytania. Pizzeria chyba też nowa, bo kurczę, w poprzednim katalogu wiem, że była jakaś pizzeria, ale chyba była zupełnie inna. Nawet jeżeli była ta sama, to spójrzcie, jak fajnie się poprawił katalog, żeby się wydaje, że wszystko jest nowe, nie? To trzeba na pewno dać plusik za to Blocką, że faktycznie tak wszystko to wygląda zupełnie jak nowe. Dalej, bardzo kolejny plus za to wielki, nawet nie za to, że mamy tutaj donatownię, w ogóle kto ma donatownię, znaczy no są firmy co miały, ale wiecie, co się robi, cukiernie czy coś, nie, w Lego Friends chociażby, a tu mamy samo donatownię, też bardzo dobre, uważam, jeżeli chodzi o wygląd, bo mamy i na zewnątrz się dzieje i widzimy, że w środku się dzieje, mamy fotele, wszystko. Super, fajnie to wygląda. Jeszcze kotkiem dopchane, menu tutaj zadrukowane. Spójrzcie, tutaj macie w ogóle jeszcze ciekawostki. Okej, okay, tylko żeby jeszcze ten katalog był większy, bo jeżeli ma to taki gabaryt jak sprzed 2 lat, ten katalog to jest dość mały. Mówię o papierowym oczywiście. Natomiast z roku na rok widzę ten postęp w Blockach. Mamy i spójrzcie dalej, piesek, mamy Animal Beauty Salon. Nie, że weterynarz, to jest Beauty Salon, moi drodzy. Super, naprawdę. Salon piękności dla zwierzątek. No kurczę, czy jest jakieś miasto, które tego nie potrzebuje?
Jak już nieraz zaznaczałem, właśnie blocki są tymi klockami, które dają wam wszechstronność. Jak zbieracie miasto, chcecie wszystko, blocki wam to dadzą. Kurczę, nawet jak tak patrzę na ten katalog, to nawet LEGO City może wam tyle nie dać. Z LEGO City też, ale w ogóle LEGO. Albo, no, naprawdę, kurczę. No i zaczyna to się, o czym się właśnie obawiałem, ale jeszcze nie. No tak jak mówię, bo się boję, czy jak będzie więcej tych zestawów, czy w tych numerkach się nie pogubię i nie będę myślał. Ale póki co ogarniam. Spójrzcie, pani lejąca lemoniadę, Picnic Place. Tutaj jakiś też pikniczek. Nie, naprawdę, i ta hulajnoga. W ogóle wygląda bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o samo zbudowanie tej hulajnogi. Okej. Okay. No i dalej, farma. Kurczę. Kiedy dostaliśmy z innych firm farmę? Bardzo dawno. A tutaj spójrzcie, blocki, jest farma i trzy pojazdy. Samolot, okej. Okay. Śmiało mógł być w innej kolorce, być też wojskowy. Taki oto traktor, wybaczcie mi, jeżeli palę jakąś głupotę, nie znam się na rolnictwie, chociaż oczywiście mnie, że bawić się lubię. Kombajn w ogóle super. To chyba istniało w zeszłym roku już, ale też się mogę mylić. Wygląd tych farmerów też jest naprawdę okej, okay, z tym, bo szczególnie przy tym wąs. Tu się boję, czy to się będzie dobrze trzymało, ale raczej tak. Nie chodzi mi tu oczywiście o jakość blocków, bo one są jak najbardziej okej. Okay. Ale czy to, wiecie, nie będzie gdzieś tam za luźne ogólnie? No ale może sprawdzimy, bo na pewno coś z farmy mi musi, kurczę, wlecieć. Nie, nie było chyba tych zestawów, wydaje mi się. Bo coś tam rok temu migło, ale kurczę, to było coś innego. Wygląda to ładnie, fajna jest ta konsekwencja kolorystyczna, że tak powiem. Czyli po prostu, że wiecie, to nie ma takiego harmileru trochę jak właśnie w tej galerii, co tam pokazywałem, że tam trochę kolorystycznie... Tutaj fajnie, że ta kolorystyka jest tak jak najbardziej i kurczę, na każdej stronie widzę nowe elementy w blockach. To mi się naprawdę podoba. Jak widzimy, farma to również i koniki. I ciekawy widok konia, bo to trochę przypomina mi LEGO Belleville, czy coś ten deseń. Fajnie, że też odeszli od takiego typowego legowego wyglądu konia. Chociaż oczywistym jest, że oni już na tej pierwszej stronie zaznaczają właśnie, że są inni niż klocki, o których tu cały czas wspominam, duńskie. No i fajnie. No i bardzo fajnie. Ten zestaw w ogóle jest mega, nie? W ogóle, kurczę, zagrodka taka ładna, sianko. Naprawdę mega mały, a przyjemny zestaw. Niczego więcej o szczęścia nie trzeba. No i tutaj jeszcze trzy malutkie zestawy. No temu to na pewno się przyjrzę, bo jakże tu malutkim zestawom odmówić? No nie da się po prostu, moi drodzy. Nie da się malutkim zestawom. I kolejne ciekawostki. To też jest bardzo fajnie tutaj zrobione. Przechodzimy do LEGO City, do budowlanych zestawów, których miałem całkiem dużo w zeszłym roku na moim kanale. Jeszcze tam 2 czy 3 mam do zbudowania cały czas, kurczę, muszę za nie się zabrać w końcu. I to właśnie tymi zestawami blocki mi tutaj udowodniły swoją dobrą jakość, pamiętajcie o tym. Ten walec u mnie na kanale przecież pojawił, tutaj jakiś spychacz jeszcze, super. Ale tutaj te cyferki znowu giną. To macie blocki, jeżeli ktoś mnie to ogląda, do poprawy, moim zdaniem. Nazwy oraz numeracje. To mam. Chociażby właśnie to muszę, kurczę, zbudować. Więc jednak są jakieś rzeczy ze starego katalogu, czy tak jak i to. No i ten też miałem, prawda? Taki spychacz miałem. Także są jednak jakieś starości. A przecież, wiecie, to nie jest tak, że to jest starość przed 2 lat, bo to się pojawiło w drugiej części roku, nie? Więc po prostu tutaj jakby wylądowało w tym katalogu, bo nie było go w poprzednim i tyle. Tutaj te małe zestawiki, no jak najbardziej spoko, tym bardziej ich cena jest też ekstra. No i przechodzimy do Fire Brigade. I kurczę, ładny jest, naprawdę jest ładny i powiem wam szczerze, że on mi się bardziej podoba, w ogóle seria tutaj blockowa konstrukcyjnie podoba mi się generalnie chyba bardziej niż ta w LEGO City niestety, bo nowe LEGO City to całkowita porażka, a tutaj fajne jest to duże, mamy tutaj widzicie kilka rodzajów pojazdów przede wszystkim i naprawdę skalą to robi wrażenie, a jednocześnie ceną mnie przeraża. Zupełnie inaczej niż nasz, jeszcze raz wspomniany duński producent. A jeżeli tamto byłoby dla was za drogo, spójrzcie, macie inną Fire Station. No właśnie, różnorodność. I to spójrzcie, to są 2 osobne zestawy. Więc jeżeli macie dużo pojazdów ze straży, a chcecie tylko komisariat, oczywiście, ten znowu skalą nie powala. Ale jeżeli chcecie wydać niezbyt dużo, no to widzicie, macie takie możliwość, macie takie możliwości. I to mi się naprawdę podoba u nich. Kolejne pojazdy, jeden wodny, jeden ten, naprawdę fani strażactwa nie mają chyba na co narzekać, bo różnorodność tutaj jest ogromna. O, spójrzcie, jeszcze tutaj takie w ogóle lotnicze, chociaż to jest klaustrofobicznie, tej pani to ja po prostu współczuję, no ale jest taka mikrobaska, okej, okay, niejednokrotnie takie uproszczenia w klockach są no po prostu niezbędne, tak? Nie mam nic przeciwko temu zestawowi, nie powiem tutaj złego słowa, chociaż faktycznie wolałbym, żeby ten wóz był mniejszy kosztem tego budynku. No ale, wiecie, nie można mieć wszystkiego. Być może są ludzie, którym bardziej podoba się takie rozwiązanie, jakie tutaj jest zrobione. Całkiem ciekawa system pompowy tutaj mamy. Oczywiście on nic nie pompuje, ale że w ogóle wprowadzone są kolejne elementy, super. Jeżeli nie chcecie w ogóle komisariatu, a coś małego, jesteście fanami straży pożarnej, chcecie się po prostu przekonać do blocków, no to macie tutaj możliwość. Małe zestawy, niedrogie. O,
kolejny, moi drodzy, kolejny, ale on chyba też już był, ale spójrzcie, kolejny zestaw, a to są w ogóle, czemu tak się dzieje? Czy to są osobne zestawy, które możemy łączyć? Czy to jest taki jeden zestaw, który mam tu po prostu to, tak? Plus tutaj jeden, tą część, plus tą część? Też okej. Okay. Plus helikopter osobno, też okej, okay, bo możemy sobie co miesiąc coś kupować i nie odszarpując swojego budżetu, i wiecie, i co miesiąc coś dokładać i powoli rozbudowywać swoje konstrukcje. Naprawdę podoba mi się ten tok myślenia. I jeszcze więcej tutaj tych pojazdów, tych za piąteczkę, żeby jeszcze dopchać sobie w ogóle jaki duży wybór, kurczę. Nie, że 5-6 zestawów ze straży i na ranie. No i policja. Policja, której w LEGO City mamy dużo, ale tutaj w blockach mamy nie mniej. Nawet jeszcze więcej to sobie powiedzieć. I znów komisariat, mniej popisowy oczywiście, chyba, mniej popisowy niż ten ze straży pożarnej, ale też jak najbardziej okej. Okay. Duży, przede wszystkim długi. Więc na pewno tam będzie można upchać sporo rzeczy w środku. Troszkę boli mnie faktycznie, że miałbym czemuś tego katalogu zarzucić, że nie ma tutaj więcej prezentacji, ale w sumie w LEGO też nie ma i w innych katalogach. Co jest z tyłu w sensie. To już czasem googlować, youtubować i tak dalej. Spójrzcie, jeżeli tamten wam się nie podoba, macie drugi do wyboru. No to jest akurat bardzo dobre, jeżeli chodzi o wybór. Ten mi się bardziej podoba niż tamten, kurczę. Jedziemy dalej. Wozy policyjne, czyli już chyba tradycja do każdej serii. City miejskiej, My Police. No właśnie, bo to nie jest ze City, to jest My Police, My Fire Brigade, My Army i tak dalej. Centrum dowodzenia to chyba musi być w każdej firmie, w każdej klockach. Więcej pojazdów, spójrzcie, kurczę, jakie się pojawiły rzeczy. Nie wiem, czy naklejki, czy na druki, może się przekonam, ale wygląda to naprawdę ok. No. Jeszcze tutaj ta budka dołączona, super, że nie same pojazdy. Kładzik tam był policyjny, tutaj jaki opancerzony wóz, wow. No i ta nowa opcja 2 w 1 bardzo mnie ciekawi. I temu się na pewno będziemy musieli przyjrzeć, o co tutaj chodzi. Natomiast tutaj też widzicie, mamy zdecydowanie więcej rzeczy i no to, co się opowiadałem trochę wcześniej, jest lekki chaos. No bo okej, mamy jeden numer, drugi numer, trzeci numer, czwarty numer. Domyślam się, że ten numer to jest ten pojazd, ten to jest ten pojazd, ten to jest ten, ale to u licha? Czy to jest jakaś sama przyczepa? Czy jest gość z kałasznikowym? W ogóle bardzo fajnie wygląda, plus za ten look z tym wąsem. Pięknie. My Police dalej. Kolejny komisariat. Trochę podobny do tego, co powiedziałem, że mi się bardziej podoba, ale spójrzcie, do jaka różnorodność tutaj się pojawia w tych wąsach, w tych minkach. Jest coraz lepiej w elementach, w buźkach, we wszystkim, innymi słowy. W nowych opcjach typu 2 w 1 i tak dalej. Katalog też wygląda lepiej. A to w ogóle z opcją super więzienie, jeszcze widzicie tu więzienie. A więzienie jest osobno. No i właśnie tutaj ponownie, nie? Okej, okay, więzienie osobno. Osobno. Kurczę, zresztą. No właśnie, widzicie, ja tak gadam trochę głupio, bo. Jak zachowuję się, jakbym był jakimś, wiecie, nieinteligentem, a przecież na końcu mamy wypisane zestawy bardziej czytelnie, do tego zaraz przejdziemy. Ale faktem w katalogu też pewnie dałoby się to poprawić. Taki wóz saperski, okej, okay. Kilka małych na dopchanie, czy takich, żeby właśnie kupić i do blotków się przekonać. No i armii, moi drodzy, LEGO armii nam nie da, Kobi armii nam da, no i blotki nam dadzą armii. Armii z Kobi jest spoko, jak najbardziej, ale cena... No duża. A w blockach cały czas ta cena jest jak najbardziej, powiedziałbym, okej. Okay. Super baza, ale to chyba też jest coś, co już było, mam wrażenie. Ten czołg, kurczę, nie wiem, czy to w ogóle jest czołg. Nie, to nie jest, to chyba nie jest. Nie, czołg. Kurczę, na niego chyba się muszę skusić się. Kilka więcej pojazdów. Jeszcze wybaczcie mi, na wojsku też się znam bardzo słabo, nie chcę się tutaj skompromitować. No działka jakieś, wyrzutnie, rakiet i tak dalej. Dobrze to wygląda i znów duża różnorodność. Oczywistym jest, że daleko im do Kobi, ale nie oszukujmy się, stosunek cen do jakości jest tu inny. Poza tym myślę, że blocki nie chcą być aż tak pro, jak robi to Kobi. Myślę, że tutaj cały czas chodzi o ten pozostawiony zabawkowy look i tak dalej. I tak duży plus, że to robią, bo jak wiemy, jakie podejście ma LEGO, że brońki, łe i tak dalej. Kobi się tego absolutnie nie boi i blocki tego się, jak widzimy, też dalej nie boją, bo są tu brońki profesjonalne i tak, zachwalam, nie każdy też musi lubić takie profesjonalne wojsko jak ma Kobi, chociaż oczywistym jest, że jeżeli chcecie profesjonalne, to wybór jest jakby oczywisty tutaj. Te małe mi się podobają, więc wiecie, na co się pierwsze skuszę, ale zobaczymy. No i to jeszcze dopchanie małymi, mega super, że każda z serii dostała te małe zestawy, by móc się przekonać do blocków, do ich jakości, która jest dobra. No i moi drodzy, tyle z takich tradycyjnych, zwykłych klocków. Teraz schodzimy do Mubi, które no po prostu, nie oszukujmy się, no po prostu są, no, duplo, tak? Ale widzę coraz więcej odlewów ciekawych, zwierzątek, wąsy, okulary, okej.
Całkiem spore zestawy przede wszystkim. Natomiast jak wiecie, no, fanem ani Duplo, ani Mubi już nie zostanę. Chociaż może testowo jakieś sobie sprawdzę. Pojawiły się też mniejsze zestawy, co mnie oczywiście cieszy. Tym bardziej, że przed chwilą powiedziałem, że może sobie sprawdzę. I to co mówiłem na początku, moi drodzy. O, spójrzcie jeszcze Mubi dla dziewczynek. Z pociągiem i z panem i super, koniki, krówki. Fajnie, że te dziewczyny też dla siebie mają. I to co mówiłem na początku, że kurczę, na początku właśnie, nie mówię na początku. Że się bałem o ten chaos, na końcu zapomniałem każdego katalogu. Jak miałem jakiś katalog papierowy w rękach, się dziwiłem, po co w ogóle to robić? No to już teraz wiem, po co to robić. Robić to po to właśnie, że jak później ktoś zadaje głupie pytania, co jest czym, to macie jasno zaprezentowane, jak wygląda opakowanie, oraz możecie sobie zaznaczać. Jeżeli kolekcjonujecie namiętnie wszystkie blocki, bo tak jak mówię, oni są taką firmą, że możemy to robić śmiało, bo jak widzicie, możemy skompletować całuśkie miasto, a nawet więcej. No to jakby możecie sobie tu zaznaczać i wasz rodzic, opiekun wie dokładnie, co już macie, czego nie, dzięki czemu nie spowodujecie dubla. Czy Lego wam to daje bojna firma? Nie. Lego chce, żebyście dublowali, kurczę, zakupy i pieniądze niepotrzebnie wydawali, a później płaszcz, bo już coś macie. Natomiast tutaj macie wszystkie zestawy faktycznie wymienione, czysto, przejrzyście, bez większego problemu. No i super. Więc jakby problem trochę znika, nie? Plus informacja, że będzie dopiero, aha, w 2022, no to mamy już ten rok, więc już powinno być super w ogóle, nie? Uważam, naprawdę, cztery jeszcze magnetyki na końcu zaprezentowane. No i moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o katalog klocki-blocki. W dwóch, trzech słowach bardziej, uważam, że kolejny rok, rok rocznie firma się poprawia. Nie tylko weszło znacznie więcej elementów, weszły też nowe rzeczy. Te magnetyki tutaj mam na myśli, natomiast zobaczymy, bo wiecie, no inne firmy też tak często kombinowały, różnie z tym było, ale przyjrzymy się, zobaczymy. Może coś z tego powstanie, oczywiście to jest zupełnie inny produkt, więc jakby po prostu kiedyś to testuję. Natomiast chodzi mi o The Collection, które właśnie też by na okładce. Fajnie, że kombinują, bo jeżeli Collection się sprawdzi, a bardzo bym chciał, by się sprawdziło, to kto wie, czy nie mamy otwartej furtki do kolejnych, bardziej zwariowanych, w cudzysłowie oczywiście zwariowanych, ale chodzi mi o bardziej odejście od City serii. Wiele nowych elementów, katalog też ładniejszy, różnorodność też większa, różnorodność jest cenowa, czyli od piątki gdzieś do tych drogich zestawów. Wiedzą doskonale blocki, co robią i robią to dobrze i rokrocznie w tym roku też im się umie przyjrzymy i trzymam kciuki, by tutaj poszło to tylko w lepszą stronę, a wydaje mi się, że tylko w tą stronę to pójdzie. Zostawcie więc subskrypcję, by nie przegapić odcinków, o których tu mówimy, czyli tych przyszłych, ale i tych nie tylko z blocków, nie? Dzięki, że byliście, to nie ostatni katalog oczywiście na tym kanale, nie ostatnia recenzja, nie ostatni filmik, więc koniecznie bądźcie też na przyszłych. Dzięki, że byliście i widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych filmach. Bye!